proszę Państwa, za 60 sekund jest godzina 17. Arbiter główny ze swoimi asystentami wprowadza obydwie drużyny na boisko. Przywitajmy brawami i Kaszkar, Huragan Morąg, Jagiellonia, Białystok. I od nowego sezonu Kaszkar, Huragan ma masażystę Łukasza Michniewicza. A więc za chwilę odbędzie się ten pojedynek. Przypomnę, stoi namiot, proszę Państwa, tuż przy trybunach. Wszyscy z kibiców mogą skorzystać z chłodnej wody, oczywiście nie płacąc za to, a więc bardzo zachęcam do tego, żeby uzupełniać płyny chłodną wodą. Cześć, przepraszam. Cześć. To dla mnie zaskoczenie, że zostawię na czorkę ja, no ale może wiesz, w sumie będę w przestrzeni. Jeszcze jesteś? Krzysztof Karpieszuk uratował Jagiellonię przed utratą gola. Paweł Balik, 2 cm od słupka. Thank you.
Ale co to jest? Dawaj, 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 daw
Dobra, no. Teraz muszę Proszę Państwa, bohater spotkania w Morągu, nowy nabytek z Olimpii Elbląg, Kamil Kopycki. W 94 minucie strzeliłeś bramkę. Jak do tego doszło? Ja myślę, że od początku spotkania mieliśmy kilka sytuacji. Nie wykorzystywaliśmy, nie poddaliśmy się, ciężko pracowaliśmy i tą ciężką pracę została wynagrodzona w 94 minucie. Malutki Kamil Kopycki, wrzutka i strzelił. Jak to było? Przypadek. Nikt nie pokrył i strzeliłem. Równie dobrze mógł to każdy inny zrobić zawodnik. Wszedłeś w drugiej połowie, trochę się denerwowałeś, bo jednak parę setek mieliśmy, trzeba to przyznać. No jasne, tym bardziej, że im więcej się nie strzela, tym więcej nerwowości. Widzieliśmy, jaka pogoda się panowała. Zmęczenie też dawało swoje znaki i bardzo dobrze, że wygraliśmy, no to zasługa całej drużyny. Tyle Kamil Kopycki, zaraz trenerzy. Przed chwilą Kamil Kopycki, bohater spotkania, trener Czesław Żukowski, trenerze. Horror. No jeżeli o to chodzi, że bramka w 94 minucie, to rzeczywiście tak, ale mam szacunek do chłopaków. W dniu dzisiejszym zagrali bardzo dobre, uważam, spotkanie, bo w takim upale i tak jak zasuwali, w szczególności pierwszą połowę, ile zdrowia dali, no to naprawdę szacunek, bo niektórzy w tym upale to mieli problemy ze staniem, a my zasuwaliśmy. Minus taki, że powinniśmy strzelić jedną, dwie bramki wcześniej i na pewno ten mecz był pod naszą kontrolą. A były momenty takie trochę nerwowości i też chłopakom się nie dziwię, bo niektórzy w tym upale, tak jak mówię, te 40-50 minut zostawili serducho, zdrowie, ale to wszystko wynagrodziła ta ostatnia akcja, cierpliwość, właśnie to, co dzisiaj zostawiliśmy i wiele akcji. Także na pewno zasłużone nasze zwycięstwo, no i gra się do końca i my dzisiaj zagraliśmy i po to są ludzie. Dzisiaj uważam, że wszyscy byli bohaterami na tym boisku, bo zagraliśmy dobre spotkanie, ale Kopycki to sfinalizował, wszedł. No mamy szeroką teraz kadrę i bardzo się z tego cieszę. No i to myślę było widać dzisiaj na boisku, że ci, którzy weszli, jeszcze pociągnęli granie do przodu. Trener Dariusz Bajer, znana postać, nie tylko na Podlasiu, także i na Warmii i Mazurach. Trenerze, 1-0, 94 minuta. Czy trener ocenia, że Huragan wygrał w Morągu sprawiedliwie, czy jednak Jagiellonia powinna zremisować? Ja powiem tak, no w pierwszej połowie na pewno to Morąg był stroną przeważającą i stworzył więcej sytuacji, ale po przerwie ten mecz troszeczkę się odwrócił. Myśmy dotrzymali te pierwsze 45 minut na zero.
W drugiej połowie, tak jak powiedziałem, to się troszeczkę mecz się wyrównał, myśmy stwarzali swoje sytuacje, no ale miałem niestety trzy wymuszone zmiany, a już czerwona kartka, to około 25 minuty, to już nas lekko dobiła, no ale mimo wszystko, no, jeżeli się dostaje bramkę w 94, to boli. Ciśnienie się podniosło na ławce? No raz tak, bo uważam, że sędzia dosłownie kilkadziesiąt sekund wcześniej była identyczna sytuacja na naszą korzyść i nie było żadnej reakcji, a potem za chwilę za taką samą, a nawet może mniej oczywistą gwizdzę falną. No, czasami się nie wytrzymuje. I jeszcze dwa pytania. Jakie cele Jagiellonii? Czy ta trzecia liga nowa, czy jednak zostajecie, czy, jak to się mówi, walczymy to, co sezon przyniesie? No, mamy bardzo młody zespół no, cały czas no, i będzie nam bardzo ciężko, nie ukrywam. No, na pewno chcielibyśmy się dostać do tej nowej trzeciej ligi, no, ale to będzie długa, ciężka droga. I zawsze pytam trenerów przyjezdnych, po tym pierwszym meczu może nie ma takich dużych jeszcze, dużego rozeznania. Jak pan ocenia Huragan? Zespoły z Podlasia mówią, że tu ciężki teren. No my gramy tu trzeci raz. Raz wygraliśmy ledwo 1-0, za drugim razem był remis 1-1 bodajże. Dzisiaj przegrywamy 1-0. Tak, tu jest ciężki teren. Zespół Moronga to jest zespół mocny fizycznie, który nie pozwala rozwinąć skrzydeł i tutaj się na pewno ciężko gra. Z tym się zgodzę. Tyle trener Dariusz Bajer. Przypomnę, Huragan pokonał Jagiellonię 1-0, 94. minuta, Kopycki.